Na początku tygodnia przeprowadzono próbny rozruch multimedialnej fontanny na rawickim rynku. Jak pan ocenia, jak działa fontanna? No, jesteśmy zadowoleni. Fontanna pokazuje wiele, wiele możliwości. Panowie, którzy montowali fontannę, technicy, którzy obsługiwali oprogramowanie, pokazywali nam wiele możliwości, jakie ta fontanna będzie mogła osiągnąć poprzez różnego rodzaju symulacje, czy kolorów, czy też wytrysku wody. Naprawdę tych sekwencji jest mnóstwo, to od nas będzie zależało, jak to wszystko będzie zaprogramowane. No, widok naprawdę bardzo, bardzo ładny, szczególnie po zmroku, gdy już się zrobiło ciemno, to efekt naprawdę no, świetny. Trzymaliśmy sygnały, że właśnie woda wylewała się aż prawie pod kamienicę. Czy ta sprawa zostanie załatwiona? Tak, to nie jest żaden problem. Rozmawialiśmy w tym temacie z wykonawcą fontanny. Zostanie to dopracowane. Jeszcze nie wszystkie prace tutaj zostały zakończone, chociażby wyrównywanie szczelin pomiędzy płytami, którymi się woda przedostaje do niecki, plus też kwestia odwodnienia liniowego, które tutaj już firma wykonująca no, ma doprowadzić do końca, ażeby woda w 100% była odzyskiwana, ażeby się nie wylewała na zewnątrz. Wczoraj to był pierwszy rozruch próbny, chcieliśmy zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało, jak wszystko się będzie zachowywało, także firma, która to wykonywała, jest świadoma tego, co tutaj się zadziało. No i to szczerze mówiąc, jak z nimi rozmawialiśmy, z ich doświadczenia wynika, że zawsze przy każdym rozruchu zawsze jakieś małe niuanse się pokazują, które należy dopracować i wtedy już wszystko będzie działało w 100% dobrze. Wiceburmistrz Paweł Szybaj zapewnia, że nowa fontanna nie zarwie się jak niegdyś ta na plantach. Stabilna.